kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam was dzisiaj na kolejny filmik. Słuchajcie, w sumie pierwszy filmik w grudniu na tym kanale. Jakby mamy 1 grudnia i rozpoczynamy serię taką już świąteczną. Dzisiaj zapraszam was na filmik prezenty dla niej. Czy to dla dziewczyny, czy to dla nieco starszej kobiety. Słuchajcie, nie będą to jakieś mega, super, hiper wyszukane rzeczy. Coś takiego prostego, myślę. No, ale może czymś się zainspirujecie po prostu. Jeszcze, tak jak wam mówiłam na Instagramie, planuję wam nagrać filmik, co kupić dla niemowlaczka i co kupić dla takiego chłopczyka od 3 albo od 2 do 4 lat. Także takie filmiki się pojawią. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to wydaje mi się, że nie ma sensu. Takie filmy już są na moim kanale sprzed kilku lat. No wiecie, mężczyźni, portfel, pasek do spodni, konsola, smartwatch, perfumy, nie wiem, krawat, pasek do spodni, jakiś głośnik, jakaś gra na PlayStation. Także co? Zaczynamy, słuchajcie. No i tak jak mówię, pierwsze rzeczy to oczywiście książka. Wydaje mi się, że jeżeli macie w swojej rodzinie osoby, które uwielbiają czytać, to książka zawsze będzie rewelacyjnym pomysłem, zawsze każdemu się sprawdzi i zawsze każdy będzie po prostu z niej zadowolony. Tu przyniosłam 3 propozycje. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o książki świąteczne, polecam wam serdecznie 4 stronę. Przepiękne książki, cudowne opowieści, przepiękne okładki. I tutaj przyniosłam 3, które naprawdę są świetne. Natalia Sońska, Słuchaj głosu serca. Pierwsza propozycja. Kolejna propozycja, Zapach goździków. No spójrzcie, czy wy byście się nie ucieszyły z takiej książki, bo ja naprawdę tak. Coś takiego, wiecie, lekkiego na zimowe wieczory. Szczęście przy kominku. Także pierwsza propozycja, jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto lubi czytać książki, uważam, że to jest naprawdę świetna propozycja. Dobra, kochani, coś, co moim zdaniem zawsze fajnie się sprawdzi, to jest jakiś piękny, duży, świąteczny kubek. Ten akurat już wam pokazywałam w holu z Pepco. Jest z Pepco, ale moim zdaniem jest przepiękny i wyjątkowy. I wydaje mi się, że większości osób powinien się spodobać. A żeby tak, wiecie, nie było smutno, że tylko sam kubek, no to kupujemy jakąś herbatę. Czy to zieloną, czy to białą, czy to owocową. Ważne też, żeby ta herbata jakoś wyglądała. Zobaczcie, to są moje ukochane herbatki, moje i mojego Krzyśka. Uwielbiamy je i spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Albo włożymy to do pudełka, albo pięknie zapakujemy. I dla takich smakoszów, herbat, myślę, że to jest prezent wręcz idealny. Także spójrzcie, taki oto zestaw, ładna herbata, smaczna herbata, do tego piękny świąteczny kubek i kolejny prezent gotowy. I tak jak mówię, nie musimy na to wydawać, jak to się mówi, miliona monet. Kolejna rzecz, słuchajcie, są to kapciuszki, świąteczne kapciuszki. Książka, kubek, herbata, świąteczne kapcie, naprawdę wydaje mi się, że jest to świetny pomysł. I te są akurat z Pepco. Już wam też w którymś holu pokazywałam. Ja, słuchajcie, jeszcze dzisiaj na potrzeby filmu je po prostu tak przyniosłam, ale już od jutra zaczynam w nich śmigać. Po prostu nie ma innej opcji. Także zobaczcie, takie oto kapciuszki moim zdaniem też nie kosztują dużo, a na pewno każdą kobietę ucieszą. Dobra, przejdźmy, słuchajcie, też do świec. Bo jeżeli chodzi o zimę, o święta, to wydaje mi się, że właśnie świetną propozycją na prezent dla niej są świece. I wydaje mi się, że fajnie, żebyście znały gust danej osoby, czy wolą świeczki bardziej świeże, czy wolą świeczki bardziej, wiecie, typu goździki, typu jabłka pieczone, typu dynia, wanilia. I ja wam tutaj proponuję świetną świecę. Jest to świeca z Bath & Body Works. Zobaczcie, jak ona przepięknie wygląda. Zawiązać kokardę i naprawdę prezent jak ta lala. I jeżeli chodzi o tą świecę, to właśnie to jest świetny zapach, bo jest bardzo uniwersalny. Myślę, że spodoba się większości osób. Pięknie pachnie. Także taka świeca, książka, herbata, kapcie. Wydaje mi się, że po prostu czasem nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, bo można znaleźć coś fajnego w super cenie. Także kolejna rzecz to świeca. Czy to Bath & Body Works, czy to Yankee Candle, czy to ostatnio wam pokazywałam też na Instagramie przepiękne świece marki Krosno. Także świeca moim zdaniem zawsze na tak. Dobra, słuchajcie. Kolejna rzecz to szalik, apaszka, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to również jest bardzo popularny prezent, który bardzo często dajemy. Ja na przykład tu mam przepiękną chustę, przepiękny szalik z Guessa. Możemy pięknie opakować. Zazwyczaj jak kupujemy taki szalik, przychodzi w pudełku. Także moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajny prezent. Ja sama, powiem wam szczerze, że z takiego prezentu bym się bardzo, bardzo ucieszyła. Także szalik, to też w zależności, ile macie pieniążków przeznaczonych, czy to Guess,
czy to przepiękne, słuchajcie, apaszki, szaliki są z Louis Vuitton, przepiękne szaliki są z Gucci, no ale wiecie, mogą być też jakieś fajne apaszki, szaliki po prostu z sieciówek. Ja mam tutaj tą Guessa, ponieważ bardzo często mnie o nią pytacie, więc tak, jest to taki szalik, apaszka, bardziej szalik taki lekki z Guessa, jest przepiękna, no i polecam również na prezent, myślę, że fajnie się sprawdzi. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą bardzo często teraz u mnie widzicie, komplementujecie, to jest smartwatch. Myślę, że smartwatche to też jest świetna sprawa dla kobiety. Mój jest oczywiście z marki Garrett, ja Wam już go pokazywałam. Zobaczcie, jaki on jest świetny, on w ogóle wygląda jak diament. Zobaczcie, jak kryształ, jak diament. Jest przecudowny na takiej pięknej bransoletce, zobaczcie. Ślicznie wygląda, czekajcie, bo mi się tutaj włączył. Także smartwatch w przypadku dziewczyny, kobiety, jak i chłopaka, to myślę, że to jest naprawdę świetny prezent, świetna inwestycja. No i myślę, że każdy z takiego prezentu, każda kobieta z takiego prezentu się ucieszy. Także zostawię Wam linka na dole. Mój jest akurat, tak jak mówię, marki Garrett, jest przepiękny. Ostatnio jak go cały czas noszę, to wszyscy go komplementują. Tutaj mam też zegarek Michaela Korsa, który jest naprawdę hiciorem. Mam go już od, o matko, tylu lat, nie psuje się i cały czas wygląda przepięknie na ręce. Także zegarek, czy taki zwykły, czy smartwatch, gdzie będzie mogła sobie dana osoba, wiecie, sprawdzać, ile kalorii spaliła, ile kroków zrobiła. Wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna opcja na prezent. Także to to. Kolejna rzecz, którą fajnie dorzucić do prezentu, moim zdaniem, słuchajcie, to są kremy do rąk. Też jakieś takie fajne kremy, fajnie opakowane, do jakiegoś głównego prezentu, myślę, że spoko taki krem do rąk dorzucić. Wiecie, jakiś jeden większy, konkretny prezent, no i jeszcze czujecie taki niedosyt, dorzucacie taki krem do rąk, a myślę, że każdej dziewczynie, każdej kobiecie taki krem do rąk jak najbardziej posłuży i jak najbardziej się przyda. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy pielęgnacji, no to oczywiście kosmetycznie. Już nie będę tutaj mówiła o zestawach jakichś tam DAF, czy jakichś zestawach Rexona. Pokażę Wam po prostu produkty, które bardzo lubię. Glam Glow. Wszystkie produkty Glam Glow są świetne, bardzo je lubię. Ale tutaj akurat przyniosłam Wam mojego ulubieńca. Jest to nic innego jak taki fajny, codzienny peeling tropikalny do mycia twarzy. Zobaczcie, jakie piękne opakowanie. Także również do jakiegoś głównego prezentu ten peeling możemy dorzucić. Przepięknie rozświetla twarz, fajnie usuwa makijaż. Buzia po nim jest taka po tym peelingu. O, buzia po nim jest taka bardzo fajna i nawilżona. Jeśli jesteśmy jeszcze przy takich rzeczach pielęgnacyjnych, słuchajcie, no to już nie przynosiłam Wam szczoteczek Foreo, bo Foreo jest naprawdę ostatnio bardzo głośno. Natomiast jak najbardziej, szczoteczki Foreo, myślę, że też, jeżeli macie przeznaczone większą pulę pieniędzy, to ucieszą każdą kobietę. Ja natomiast tu mam jeszcze niewypakowany nowy zestaw do maseczek i jest to nic innego jak Foreo UFO. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Do tego dokupujemy maseczki i wydaje mi się, że prezent po prostu idealny. UFO to jest inteligentna maseczka do pielęgnacji twarzy. Urządzenie do 90-sekundowej inteligentnej pielęgnacji cery maseczką aktywowaną przez UFO. Także taki zestaw, myślę, że też pielęgnacyjny, każdą kobietę ucieszy. I na sam koniec przejdziemy do zapachu, dlatego że moim zdaniem jednym z lepszych prezentów świątecznych, czy na Mikołajki, czy na święta, są zapachy, są perfumy. Ja Wam przyniosłam trzy takie perełki, które ostatnio każdy u mnie komplementuje, które zdobywają naprawdę tyle komplementów, że łohoho, więc powiem Wam o tych trzech moich perełkach zapachowych. No i oczywiście, jeżeli nie perfumy, fajną opcją są też mgiełki zapachowe. To jest na przykład Bath & Body Works Warm Vanilla Sugar. Przepięknie pachnie. Ja na przykład już Wam kiedyś mówiłam, że uwielbiam używać mgiełki zapachowe po kąpieli, kiedy już jestem, wiecie, wykąpana, nabalsamowana, przed wejściem do łóżka jeszcze albo przed przeczytaniem książki, na sen wypryskam się mgiełką. Te akurat z Bath & Body Works mają przepiękną szatę graficzną, myślę, że każdą dziewczynę taka mgiełka również ucieszy. Dobra, i przechodzimy już do tych zapachów, słuchajcie, trzech wspaniałych. Zacznijmy może od perfum, które urzekły mnie. Jest to oczywiście Kilian, perfumy, których wcześniej absolutnie nie znałam, natomiast jak byłam na evencie w Douglasie, pani dała nam je powąchać i ja się po prostu zakochałam. To jest przesłodki, cukierkowy, bardzo kobiecy, mimo to, dla mnie zapach. Pachnie marshmallowsami, piankami, wiecie, tymi. Zresztą one mają w sobie te pianki marshmallow. Słuchajcie, zapach jest naprawdę otulający. Moim zdaniem, ojej, przepiękny, dziewczęcy, kobiecy. Czuję tu pianki, czuję tu wanilię.
słodziutki, cukierkowy, także ten zapach musicie powąchać. Jeżeli lubicie takie słodziaki, to koniecznie powąchajcie. Jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto lubi takie słodziutkie zapaszki, cukierkowe, piankowe, to jest zapach właśnie dla tej osoby. Przepięknie otula szyję, jesień, zima, myślę, że na ten zapach będzie idealna. I nie tylko, bo jak wiecie, ja u mnie, to wiecie, nie ma tak, że te na zimę, te na jesień, te na lato. Zapach, który komplementują mężczyźni, autentycznie. Wszyscy mężczyźni komplementują ten zapach od Givenchy, nazwy nie będę kaleczyć. I muszę Wam powiedzieć, że ja te perfumy uwielbiam i zobaczcie, ile już jest zużycia. Naprawdę. I ja już muszę się pohamować. Osobą, która za każdym razem, kiedy mam te perfumy na sobie, je komplementuje, jest mój brat. I ostatnio, jak były też urodziny Leo, byłam nim spryskana i wiedziałam, że jak tylko mój brat przyjdzie, to od razu pewnie powie: matko, to te perfumy, więc oczywiście zwrócił na nie uwagę i jak zwykle, kiedy mam je na sobie, powiedział, że są przepiękne, koniecznie pomuchajcie ten zapach. Ja jak rozmawiałam z konsultantką w Sephorze, panią, która mi doradzała, to powiedziała, że ten zapach był jednym z najczęściej kupowanych w zeszłym roku chyba na święta. Ja mam tą nowszą edycję, natomiast zapach jest przepiękny. Jakbym go miała określić? Dla mnie kwiatowy, dużo osób mówi, że trochę owocowy, elegancki, pikantny, seksowny, otulający, koniecznie sprawdźcie. I ostatni zapach, który ja personalnie uwielbiam, zresztą możecie zobaczyć tutaj po zużyciu. Ja go sobie zakupiłam też w Sephorze, będąc w ciąży i jak wącham ten zapach, to jest Dior Joy. O matko, kojarzył mi się czasy, słuchajcie, luty, marzec i przed narodzeniem malutkiej. I bardzo ciężko mi określić ten zapach. Kiedyś mówiłyście, jak nagrywałam Wam jeszcze wcześniej filmy, że fajnie określam zapachy, natomiast teraz wyszłam kompletnie z wprawy. Kwiatowy. Ja tutaj czuję po prostu taką kobietę sexy flexi, która kąpie się w basenie, gdzieś w takich ekskluzywnych warunkach, bo dla mnie to jest taki ekskluzywny zapach. I właśnie pachnie tymi perfumami. Dużo kwiatów tutaj czuję. Ostry taki dość. Ale niezwykle świeży. Nie wiem, czy Wam to coś da, ale polecam serdecznie. Te zapachy są genialne. Także słuchajcie, to by było na tyle. Mój taki ala prezentownik, zakupy dla niej, dobiega końca. Koniecznie, jeżeli macie jakieś pomysły, macie jakieś inspiracje, napiszcie mi na dole, zostawcie na dole. Inspirujmy się tutaj wszyscy razem. Takie proste, wydaje mi się, rzeczy na każdą kieszeń, ale może akurat coś Wam tutaj przypadnie do gustu, coś Wam się spodoba. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za mile spędzony czas. Pozdrawiam Was. Mua, buziaczki, hej. Pa!